Szczęść Boże, salwę, Mateusz Dzieduszycki, witam z Rzymu. Z nami jest ksiądz arcybiskup Henryk Hozer i ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski. Rozmawiamy przed synodem, z którego codziennie będziemy dla Państwa przesyłać relacje. Księże arcybiskupie, z jakimi myślami ksiądz przyjeżdża na synod? Przyjeżdżam z poczuciem nadziei i również z myślami bardzo pogodnymi, dlatego że synod jest spotkaniem kościelnym, na którym zsyła swoje światło Duch Święty i liczymy na tego Ducha, który dokona cudu jedności, cudu światłości, tak jak to zrobił w Wieczerniku Apostolskim. I dlatego też myślę, że ten synod, już trzeci poświęcony rodzinie, a drugi za pontyfikatu papieża Franciszka, będzie krokiem naprzód w tej drodze Kościoła, która jest drogą rodziny, a rodzina jest przyszłością Kościoła i przyszłością świata. Stąd też znaczenie synodu tak wielkie. Środowiska wrogie synodowi, wrogie Kościołowi, można powiedzieć, próbują rozpętać taką atmosferę niedobrą wokół synodu, przed synodem. Ksiądz arcybiskup obserwował już niejedno zgromadzenie kościelne. Czy to jest coś specyficznego, czy to się zdarza, można powiedzieć, zawsze albo często? Tutaj udział mediów jest coraz większy, jeśli chodzi o wydarzenia kościelne, ale w tych dyskusjach, które towarzyszą obydwom synodom i okresowi przedsynodalnemu, powiedziałbym, że następuje zupełnie nieuprawnione zawężenie zainteresowań w stosunku do kilku tylko wybranych problemów. To jest tak, jak właśnie drzewo przesłania las. My chcemy spojrzeć na rodzinę w sposób całkowity, to znaczy również zobaczyć jeszcze raz i wpisać się w zamysł Boży, w projekt Boży dotyczący rodziny i dopiero w tym świetle rozstrzygać nasze problemy pastoralne, które oczywiście są nowe w pewnym sensie również, dlatego że są nowe wyzwania, nowe sytuacje. Kościół musi na nie reagować, musi sobie przede wszystkim je uświadamiać, wiedzieć, dlaczego takie sytuacje powstają, do czego one mogą prowadzić. Kościół w swojej mądrości sięga ku przeszłości, ale też musi mieć bardzo jasną projekcję przyszłości i do tego służy synod, żebyśmy dobrze widzieli drogę, którą mamy kroczyć. Możemy mówić o zagrożeniach dla rodziny, niektórzy mówią o kryzysie rodziny. Ja nie pytam o diagnozę sytuacji, bo ona jest w miarę jasna, natomiast jaką receptę ksiądz arcybiskup, jako w końcu lekarz, zastosowałby na tą chorobę? Ja bym przekształcił ten kryzys zaniku w kryzys wzrostu i dlatego powinniśmy się starać o to, żeby rodzinie dać taką energię, taką moc, oczywiście z Boga płynącą. Tutaj jest niesłychanie wielka waga sakramentu małżeństwa, które przecież daje łaskę specyficzną, żeby w trudnych sytuacjach rodziny ratować, ale przede wszystkim utrzymać jej jedność, spójność i charakter powiedziałbym dozgonny, dlatego że każdy z nas się rodzi w rodzinie i chciałby w rodzinie umrzeć. Co poza modlitwą mogą zrobić ludzie świeccy, którzy śledzą synod i modlą się właśnie za ojców, za dobry rezultat synodu? Przesłanie dla świeckich. Świeccy powinni wgłębić się w znaczenie rodziny jako instytucji najstarszej, instytucji, która jest Bożego pochodzenia. Proszę zauważyć, że Pan Bóg stworzył człowieka w relacjach, a tą podstawową relacją, oprócz tej, która jego samego łączy z ludźmi, jest relacja kobiety i mężczyzny. Pan Bóg stworzył małżonku, ale już rodzina powstaje dzięki udziałowi tych małżonków i dzięki ich płodności, która przy stworzeniu została pobłogosławiona. Tego błogosławieństwa jakoś nie dostrzegamy. Dostrzegamy płodność małżeńską jako przeszkodę do szczęśliwego życia. I następuje bardzo dramatyczna sytuacja w skali światowej radykalnego rozdzielenia płciowości i płodności, a to się kończy katastrofą najczęściej.
Serdecznie dziękuję. Będziemy codziennie wracać do rozmowy o synodzie. Chciałem zapytać jeszcze księdza Pawła. Ksiądz śledził wczoraj konferencję prasową na rozpoczęcie synodu, czy przed rozpoczęciem synodu. Jakie najważniejsze punkty w księdza przekonaniu ta konferencja ze sobą niosła? Sekretarz synodalny, kardynał Baltizeri, przekazał taki wstępny projekt na synod. I ten projekt można określić w trzech słowach. Słuchać, rozmawiać, pomagać. Słuchać, dlatego że będą ojcowie synodalni praktycznie z całego świata. I ksiądz arcybiskup chociażby z naszej delegacji polskiej ma doświadczenie Afryki, ma doświadczenie Francji, ma doświadczenie Polski, jest lekarzem. Ksiądz arcybiskup przewodniczący jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Od lat biskupem. Ksiądz biskup Wątroba jest, można powiedzieć, też opiekuje się urodzinami w Polsce, prawda? Więc to jest słuchanie, doświadczenie z różnych stron. I teraz tak, to doświadczenie polskie będzie przekazywane tutaj na synodzie, również w innych krajach, na tej płaszczyźnie międzynarodowej, więc to będzie takie, prawda, też rozmowa, udzielenie się tymi sprawami. A to słuchanie i to ta rozmowa jest do tego, aby pomagać rodzinie. I to jest główne przesłanie, które wczoraj wynikało z tego planu na synod. Ksiądz arcybiskup wspomniał o czasami niezbyt szczęśliwej funkcji, roli mediów. Co robić, żeby media rzetelnie relacjonowały synod? Czy ksiądz jako szef biura prasowego Episkopatu miałby do mediów jakieś przesłanie, jakieś może myśl, która pomogłaby im ten synod lepiej relacjonować? Kardynał Ratzinger, rzadko mu się to zdarza, ale na koniec, ostatnie swoje przemówienie, takie dłuższe, powiedział nie z kartki, nie był nieprzygotowany, nawet przeprosił na początku, że nie jest przygotowany, powiedział od serca i tam na tym przemówieniu odwołał się do swojego doświadczenia Synodu Watykańskiego II i powiedział, że były dwa synody. Był synod mediów i synod ten prawdziwy. Więc jeśli w mediach będzie prawda, to wtedy będzie jeden synod, ten prawdziwy. Dziękuję serdecznie. Ja Państwu obiecuję, że u nas telewizja Salve będzie przekazywała tylko i wyłącznie prawdę na temat synodu, także będziemy synodem niemedialnym, ale będziemy synodem prawdziwym. Serdeczny Bóg zapłać, do zobaczenia jutro.